Od ponad roku budynek ratusza w Nidzicy przechodzi remont. Przebudowa była konieczna ze względu na pogarszający się stan stropów piwnicznych, co mogło zagrażać bezpieczeństwu pracowników i petentów. W trakcie realizacji zadania wykonano m.in. wymianę stropów piwnic skrzydła wschodniego, wzmocniono fundamenty całego ratusza, wykonawca przebudował przełącza wodociągowe i dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej. Szereg prac poczyniono w piwnicach ratusza. Tam m.in. zmieniona została posadzka, wykonano remont ścian, a także wybudowane zostały schody w bryle południowej. W planach była również budowa szybu windowego na poziomie piwnic, lecz w związku z odkryciem reliktów architektury w postaci murów średniowiecznego ratusza, wojewódzki konserwator zabytków nie wyraził na to zgody. Zakończenie prac przewidziano na 30 listopada. Na razie mieszkańcy Nidzicy nie mogą korzystać z głównego wejścia do budynku, które również w ramach projektu ulegnie zmianie za sprawą przebudowy schodów zewnętrznych. Przed ratuszem znajdują się już kamienne kule, które podobno były w tym miejscu już w latach 70. Teraz powróciły na dobre przed nidzicki magistrat. Koszt projektu pod tytułem przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania ratusza miejskiego w Nidzicy wyniósł już ponad 1 700 000 zł.